na stałe wpisały się w krajobraz Śląska, towarzysząc wielu miejskim uroczystościom i wydarzeniom. Orkiestry Dęte mają długą tradycję. Teraz może być ona przekazana młodszemu pokoleniu. Projekt Śląskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej nabiera realnych kształtów. Już we wrześniu rozpocznie się cykl bezpłatnych warsztatów. Pomysł jest bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowanie potrzeb w tym zakresie, bo my się orkiestrami nie zajmujemy od dziś. Wdrażamy jakieś takie coraz bardziej szeroko zakrojone działania, partnerstwa z instytucjami, osobami, które też się na tym znają, mogą nas wesprzeć. No i wszyscy wiemy, że tym orkiestrom potrzeba odmłodzenia i to nie tylko w zakresie składu, ale też takiego podejścia, też rozpoznania nowych możliwości i świeżej krwi, która też się zachwyci tym, która będzie chciała to dziedzictwo, które ma swoich kilkadziesiąt lat tu na naszych ziemiach, kontynuować, wspierać, która się nim zachwyci, też zrozumie, że może się tam rozwijać, że to jest jakaś taka ciekawa przestrzeń. Chcemy zadbać o coś, co wiemy, że odejdzie, bo cały nasz region podlega procesowi transformacji, tej energetycznej, zielonej, ale też takiej społecznej, społecznego myślenia o tym naszym regionie, a w orkiestrach moglibyśmy zachować tą symbolikę tych korzeni Śląska. Orkiestry Dęte to nie są zespoły, tak sobie tak po prostu sobie które mają grać i koniec. To są społeczności. Więc to je odróżnia od zwykłych zespołów zawodowych czy amatorskich zespołów, które po prostu są po to, żeby grać, śpiewać i już. To są społeczności, które też były od zawsze związane z konkretnymi miejscami ważnymi dla Śląska, czy to są kopalnie, czy inne zakłady przemysłowe. Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska zostały wpisane jako drugi wpis po Barbórce Górników Węgla Kamiennego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Tu pojawia się także przestrzeń dla młodych ludzi. Młodzi lubią działać, ale też lubią wiedzieć, co mają zrobić. No i udało nam się tutaj tych mentorów w ramach projektu znaleźć. To są bardzo dobrzy muzycy, też ludzie zarządzający kulturą w swoich lokalnych społecznościach. Tam jest też gro instrumentów, no bo od trąbki, puzon, tenor, eufonium, flet, obój, klarnet, nawet po perkusję. Od razu prosto stamtąd, czyli stamtąd, mówiąc o warsztatach, które będą też intensywne, gdzie pojawi się repertuar też dla nich specjalnie skomponowany, bo to będą utwory związane z muzyką tradycyjną, ale również aranżacje utworów takich współczesnych, utworów rozrywkowych, też w oparciu oczywiście o te melodie, piosenki, które są u nas w środowisku znane. I prosto stamtąd, po tych bardzo intensywnych 4-tygodniowych warsztatach, w których jeszcze mają jakby ten element takiego spotkania żywego z orkiestrami i prosto stamtąd do sal koncertowych. I to jest jeden z ważniejszych elementów, że te warsztaty nie mają być tylko jakimś tam dmuchaniem, trąbieniem po kątach, tylko od razu do sal koncertowych. Zapraszamy serdecznie na pierwsze wyjątkowe, niezwykłe warsztaty Śląskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zakończone wspólnymi koncertami w Kopalni Gwidowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Sączu.